Jesteśmy na drodze prowadzącej na włodarz. Tu znajduje się jedna z wartowni punktów kontrolnych. Tylko zwróćcie uwagę, że na tą stronę nie ma otworów strzelniczych ani okienek. Wartownia jest skierowana w drugą stronę. Droga wąskotorówki przebiegała tam niżej. Tą drogę wykonano dla potrzeb Lasów Państwowych w latach 50. i 60. Tu była oryginalna wąskotorówka przebiegająca notabene obok zbiorników wodnych. Jedna z wersji jest taka, że tu czerpano wodę takimi beczkami na szynach, przewożono je na włodarz. W jakim celu? Nie mam pojęcia, z tego powodu, że na włodarzu było masa wody. Tu są jeszcze ślady po ostrzale. I tak wygląda wnętrze. To jest malutka wartownia, podobna do tej, która znajduje się na Soboniu. Zaraz zapal światło. Momencik. Jest w najmniejszym stopniu zdegradowana. Większość wszystkich jest całkowicie poniszczona. I w jakim stanie jest, to wszyscy doskonale wiecie. I tu od kilku lat jest ryta podłoga. Ona, ten otwór był głębszy. Schodziło się tutaj troszeczkę niżej. Teraz to jest wszystko zasypane. Jedna z wersji, nawet jak kiedyś tu przychodziłem z Jareckim, opowiadał, już tu było, że w tym miejscu, gdzie jest ten otwór, była drewniana podłoga. Drewniane zejście. Jest to wielce prawdopodobne. Jest to punkt kontrolny. Później tu zostało okienko zamurowane. Drzwi znajdowały się tu. Jeden wartownik bądź dwóch dokonywało kontroli wagoników wjeżdżających od tej strony. Tu. I tu też jest do podważenia teoria, że główna droga znajdowała się tu za moimi plecami. To nie jest główne wejście, to nie jest główna droga prowadząca od tej strony na Soboń i na Włodarz.